Tym razem trochę inaczej, bo od razu powiem, w górze wideo załączam film, w którym opowiadam o przedwczesnej penetracji. To jest bardzo krótkie wideo, ale było kilkunastu już mężczyzn. Kilkunastu, którzy do mnie napisali po tym wideo, żebym doradziła, to w zasadzie kiedy jest ten moment? I to wideo jest o tym. Więc w odpowiedzi na tamto i na Wasze zapytania, drodzy cudowni mężczyźni, mam nadzieję, że to Wam trochę rozjaśni, ale też kobietom, które to oglądają, bo my kobiety też często tego nie wiemy, nadużywając swoich ciał w imię tego, żeby było dobrze, albo nie zrobić mu przykrości, albo powiem wprost, manipulując swoim ciałem na rzecz czegoś, co chcemy uzyskać. Takie sytuacje też są. To nie jest okej. Nie sądzę, że to jest dobra strategia na długą metę i no raczej wymaga weryfikacji, zwłaszcza jeżeli zależy Ci na swoim partnerze. Jeżeli naprawdę go kochasz, no to będziesz unikała sytuacji manipulujących. Mężczyźni z kolei do Was, jeżeli czujecie, że ona niby chce, ale jakby no, niby się zgadza, ale potem jakby po fakcie czujecie się bardziej odsunięci aniżeli bliżej, chyba jest taki dobry moment, żeby raczej o to dopytać, zweryfikować i uwaga, jeżeli ona stawia opór i mówi, nie, jest okej, okay, o co Ci chodzi? No przecież robiliśmy to, więc daj spokój. To szczególnie wtedy jest coś do zrobienia. Szczególnie wtedy jest coś do przegadania, przedyskutowania. Niemniej, jeżeli jesteś kobietą i mnie oglądasz, to dla Ciebie też dobrym może pomysłem byłoby obejrzenie mojego filmu, w którym tłumaczę o tym, kiedy czujemy się właśnie podniecone. Odpowiadam na kilka gruntownych pytań odnośnie tego, kiedy to ciało jest gotowe, kiedy wiemy, czy już możemy, czy nie. I ono również jest załączone do tego filmu. A teraz przejdę już do odpowiedzi na to pytanie. Mantak Chia, jeden z mistrzów Tao, który wyciągnął taoizm do Europy Zachodniej i w ogóle świata zachodniego w ostatnich latach, jako już naprawdę jest w takim szerszym spektrum, do szerszego rozumienia, ze swoimi naprawdę bardzo głębokimi książkami, gdzie pokazuje masy niesamowitych technik. Po prostu odsyłam do niego, jeżeli jesteście zaciekawieni tym, jak wzbogacić swoją energię chi, którą jest energią życiową, która jest energią seksualną. Tak, żeby jej przepływ czuć dobrze w ciele, żeby ona zasilała, żeby ona leczyła, żeby ona była tą iskrą życiową, no to Mantak podaje niesamowite techniki. Bardzo proste zresztą. I każda jego książka jakąś taką ma. Ale Mantak Chia, ten sam, on mówił coś bardzo ciekawego. On mawiał, że, no jakkolwiek to zabrzmi, nie spuszcza się łódki na suchy brzeg. I miał na myśli, że mężczyzna używa wszystkich swoich zasobów wiedzy, energii i całego swojego skupienia na tym, aby kobieta rozluźniła się i jej rzeki popłynęły. Innymi słowy, żeby zwilgotniała, żeby jej joni nabrzmiała, żeby poczuła się podniecona i robi to poprzez dostarczenie jej boskiej triady orgazmu łechtaczkowego, później orgazmu lub samej ejakulacji ze strefy G, po czym orgazmu z szyjki macicy, który jest bezpośrednią drogą do jej serca, a z jej serca drogą do jej oświecenia. I nie znalazłabym piękniejszego określenia niż kiedy ona jest gotowa, kiedy jest gotowa na penetrację, kiedy o to błaga, kiedy w jej oczach są łzy, kiedy jej oczy tak wigotnieją, jak jej joni. I ona o to prosi. To jest najlepszy moment na penetrację. Wtedy właśnie. Takie coś przychodzi jednak do kobiety. I mam tu na myśli coś bardzo ważnego. Kobiety, a nie dziewczynki, która steruje swoją cielesnością i próbuje wejść w rolę kobiety podnieconej, żeby pokazać przed partnerem, że jest już gotowa, że potrafi dojść, że może, że umie, że chce. I można to odróżnić, można to naprawdę odróżnić, bo dziewczynka manipuluje swoim ciałem. Kobieta pozwala się rozpłynąć pod mężczyzną, pozwala się otworzyć przed nim i zaprasza do tego. I wie, w jaki sposób zakomunikować, że chciałabym w ten sposób, albo w inny, albo rozgrzej mnie tak. Kobieta jest świadoma swojego ciała, jest pewna swojego ciała, pewna tego, jak się czuje wewnątrz swojej skóry i
traktuję swoje ciało jak świątynię. Ale nie taką katolicką, czyli wino i wina. Tylko świątynię, taką naprawdę, gdzie jest czczone, gdzie to ciało jest respektowane, gdzie jest to wędrówka w głąb własnej boskości, gdzie można się doświadczać takiego rodzaju świątynię. Kobieta się w ten sposób traktuje. Dziewczynka raczej używa swojego ciała, żeby czegoś uniknąć, żeby coś zyskać, albo się przed czymś obronić. Dziewczynka też czasami wchodzi w rolę mamy, bo te role są bardzo stricte powiązane. Mama z kolei bardzo zamyka się na mężczyznę i chce widzieć w nim chłopca, bo chłopiec jej nie zagrozi. O rolach kobiecych również zrobiłam wideo. To było jedno z bardzo tak technicznie złych wideo, tak wizualnie, ale miało naprawdę bardzo fajne przełożenie. Dzielę się tam bardzo fajną merytoryczną wiedzą, której zaczerpnęłam od Mahasattva Mahananda Sarita. I mam nadzieję, że ono też Wam może pomóc o cieniach kobiecości. Również je załączam. A wracając do samej kwestii, kobiece ciało, które się rozgrzewa przy mężczyźnie, ono też potrzebuje czasu, skupienia, energii, łagodności i zgody na to, że może nie dojść do celu. Bo cel sam w sobie to powinno być samo doświadczenie, a nie jego koniec. Więc nie chciałabym, żeby fiksować się na jakimś finale, czyli nie chciałabym, żeby było to raczej skierowane w stronę ma być Ci przyjemnie, chcę, żebyś miała orgazm, albo chcę, żebyś się przy mnie otwarła, tylko chcę być przy Tobie. A jeśli będziesz chciała, żebym był w Tobie, to będę. I będę służył temu, żebyś poczuła, jak bardzo Cię kocham, jak bardzo wielbię Twoje ciało. Tylko znowu, drodzy mężczyźni, na coś takiego gotowa jest kobieta. Kobieta, naprawdę, przez wielkie K. A dziewczynka będzie unikała takiej bliskości. Dziewczynki, widząc takiego rodzaju bliskość, czują się zagrożone i obrastają lub czasami się godzą na zbliżenia, żeby być w relacji, być w fasadzie relacji tak w zasadzie. I sterują w tym w ten sposób, żeby... No, niby było blisko, ale nie dość blisko, bo jak będzie za blisko z kolei, to ja będę zagrożona i będę no, sprowokowana, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu, konfrontując się z Tobą, żebym jeszcze, nie daj Boże, musiała być szczera i mówić prawdę o sobie. I ten temat jest uniwersalny. To podobną postawę przyjmują faceci, ok? Facet to nie mężczyzna. Facet to jest taki chłopiec w ciele dorosłego mężczyzny. Mężczyzna jest bardzo zintegrowany. I mężczyzna, który naprawdę kocha siebie i kocha kobietę przed sobą, to nawet jeżeli ona spadnie czasami do roli małej dziewczynki, to będzie potrafił jej to zakomunikować, a ona, striggerowana tym, wejdzie ponownie w rolę kobiety. Tak się często dzieje w moim małżeństwie. Gdy ja dostrzegam, że mój mąż chwilami przechodzi do takiej roli małego chłopca, to jest moja rola, żeby mu zasygnalizować, czy ty się czujesz pewny siebie? Czy jesteś dumny ze swoich poczynań? Czy jesteś zadowolony z tego, kim jesteś, jakim się objawiasz? Czy czujesz się przy mnie pewnie? I kiedy na którekolwiek z tych pytań on odpowiada nie, to już po prostu wiem to, co czuję, że on potrzebuje jakiejś przestrzeni, jakiegoś czasu, jakiegoś wsparcia, żeby ponownie wzrósł do roli mężczyzny, ale to ja jestem tą, która mu to sygnalizuje, bo jestem najbliżej niego. I on tak samo czasami, gdy wyczuje we mnie, że ja jestem striggerowana, albo rozproszona, albo marudna, albo dopadają mnie moje dawne przekonania o mnie. I jednym z najczęstszych jest, że mnie jest bardzo trudno kochać, że jestem zbyt, albo jakaś niedość. Gdy on to wyczuwa, to jest bardzo łagodny przy mnie. I dopytuje, jak się czuję, dopytuje, czego potrzebuję. I ja wtedy łączę się z moim uczuciem, jest mi łatwiej je zakomunikować i pozwalam sobie opaść w to, żeby szybko się z tego odbić i znowu wzrosnąć do roli kobiety, którą kocham być i wybieram być. Bo kobiecość, męskość się wybiera. I w seksualności, w seksie przejawia się to naprawdę przepiękną, niezwykłą wymianą energii, takim cudownym przepływem. Otwarcie na przepływ generuje to, że jesteśmy otwarci też właśnie na dosłowny przepływ płynów naszego ciała, będących ewidentnym dowodem na pływ rozkoszy. I tu naprawdę już nie da się tego jaśniej powiedzieć niż męski i kobiecy ejakulat.
połączone razem. I to tyle na dzisiaj. Jeżeli macie więcej jakichś ciekawych spostrzeżeń albo chcielibyście się podzielić przemyśleniami lub doświadczeniami, walcie w komentarze. I pokrótce, jeżeli interesuje Cię współpraca przy mnie, procesy, które prowadzę, czy warsztaty stacjonarne, czy online dla kobiet, czy indywidualne, to są i dla kobiet, i dla mężczyzn, w opisie pod filmem są linki do mnie, możecie zabukować spotkanie, po którym sami zdecydujecie, czy chcielibyście wejść w proces przy mnie, czy nie. A ja tak czy inaczej życzę Wam mniamuśności, soczystości, przyjemności. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym wideo.